Hejo! Z okazji nadchodzącej premiery trzeciego domu czasu Żniw, czyli Pieśni Jutra, postanowiłam niektórym przypomnieć, a niektórych zachęcić do lektury. W tym filmiku chciałabym podać 6 powodów, dla których warto przeczytać Czas Żniw i kontynuację. Pierwszy. Podobieństwa do. Chciałabym tutaj przedstawić książki, do których wydała mi się seria podobna, dlatego żeby niektórych właśnie zachęcić do lektury, może przeczytali tamte, a nie znają tego, a jeśli już czytaliście, no to może będziecie zaskoczeni, że widzę takie podobieństwa. I na przykład ta seria jest moim zdaniem dla fanów też Szklanego Tronu, bo wydaje mi się, że tutaj jest właśnie duże podobieństwo do Szklanego Tronu. Nie uważam, że autorka coś ściągała czy coś, po prostu jest podobny motyw. Główna bohaterka należy do świata przestępczego jasnowidzów, którzy skrywają się w podziemiu i jej tak jakby szefem jest szef pewnej sekcji Londynu i on jest tym takim guru w tej sekcji i ona jest jego podwładną, a dokładniej faworytą. I tutaj jest właśnie podobnie do Szklanego Tronu. Selena była tak jakby faworytą króla zabójców i była jego zabójczynią na każde jego skinienie i tutaj jest właśnie podobnie. Później Selena, gdzie została zesłana do Endowier, a nasza główna bohaterka zostaje zesłana właśnie też do obozu pracy dla jasnowidzów prowadzonych przez istoty wyższe. A tam przez króla, więc... Ale mimo wszystko tu jest właśnie ten podobny wątek. Czy mi przeszkadzało to podobieństwo? Nie, ja uwielbiam Szklany Tron i jak najbardziej mi się podobało, po prostu tak wyniuchałam. Rozmawiając z innymi osobami, nie każdy właśnie to wypatrzył, może właśnie nie rzuca się tak w oczy, ale ja to wyczułam. Romans Page z Naczelnikiem moim zdaniem jest podobny do 2 książek. Po pierwsze do Akademii Wampirów i o tym mówiła Anita z Books Reviews, jeśli dobrze pamiętam. Właśnie ta zakazana miłość, Page, zwykły śmiertelnik i naczelnik, który nie jest człowiekiem, oni nie mogą być ze sobą, no, ze względu na rasę i ogólnie na stanowiska, które piastują. I tak samo jest właśnie w Akademii Wampirów. Główna bohaterka Rose, która jest wampirem, czyli w połowie człowiekiem, połowie wampirem, nie może być ze swoim nauczycielem, który również jest wampirem, bo po co tworzyć związki wampirskie, skoro obydwoje całe życie poświęcają wampirom w ich obronie, a poza tym 2 wampiry nie mogą mieć dzieci. Ani związek biologiczny, ani też taki społeczny nie może się tutaj odbyć, ponieważ no jednak on jest jej nauczycielem, a ona jest uczennicą i to jest takie zakazane. Więc tutaj to widzę podobieństwo. I oprócz tego w tym romansie jeszcze widzę podobieństwo do Rowana i Alain, mam nadzieję, że dobrze mówię, i Rowana ze Szklanego Tronu, czyli w 3 tomie Szklanego Tronu, jak Alain, Boże, jakie imiona, była właśnie do Krainy Wae, dostała nauczyciela, który ją uczył władać swoją mocą. I tutaj właśnie też naczelnik jest takim nauczycielem dla Paige, który uczy ją właśnie panowania nad swoją mocą. I tu ja właśnie widzę te podobieństwa. Jakieś jeszcze można by podobieństwa rzucić do tych wszystkich książek z rebelią i buntem, ale one nie są tutaj aż takie mocne. Po prostu to jest podobny wątek. Więc myślę, że jeśli kojarzycie te książki, to na pewno polubicie Czas Żniw i kontynuację Zakon Mimów, a niedługo Pieśń Jutra. Drugi powód, żeby przeczytać tą serię, jest świat. Świat przedstawiony. Jest to przyszłość osadzona w Londynie i połowa, może trochę mniej, ludzkości ma moce, moce jasnowidzenia i jest to tak rozbudowane, niesamowicie. Powiem wam, że chyba pierwszy raz spotykam się z takim katalogiem, z katalogowaniem wszystkich jasnowidzów, czyli każdy, który wróży, nie wiem, z kart, z kości, z kości zwierząt, czy z kości jako kostek do gry, czy może wychodzi umysłem, a może czyta w myślach, albo ma wizję. Każdy jest inny i każdy jest tutaj opisany. To jest niesamowite i to nie przytłacza. Umiemy się w tym rozpoznać. To wow, po prostu.
i w ogóle Londyn. Połączenie świata nierzeczywistego z rzeczywistym, no po prostu wow. I to wymyślenie tej rasy nad ludzi i tych mocy i możliwości, jakie oni mają. I tego świata przestępczego i tego wszystkiego, że wow, to jest po prostu niesamowite. Świat jest po prostu wow. No nie umiem się teraz wysłowić, bo po prostu... Nie wiem, no to jest za dobre, nie umiem tego powiedzieć i opisać tak klarownie, mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale zrozumcie tylko to, że świat jest naprawdę niesamowity i warto go poznać. Trzeci powód to akcja. W tej książce jest wiele zwrotów akcji i naprawdę idzie, nie stoi się, człowiek się nie nudzi. W trakcie tych dwóch tomów naprawdę wiele się wydarzyło i wiele razy autorka mnie zaskoczyła tym, co opisała. Także naprawdę nie mogę się doczekać trzeciego tomu, bo to, co się wydarzyło na zakończeniu drugiego, to jest po prostu niesamowite. I powiem wam naprawdę szczerze, nie będziecie się nudzić, akcja tutaj pędzi, a nawet jeśli mamy trochę wolniejszą, to się nie nudzimy, ponieważ no, nie umiem się wysłowić, ale jest to tak opisane, że myślimy i przeżywamy razem z bohaterami, planujemy z nimi również razem. To jest właśnie niesamowite, że nawet jeśli nie ma takiej fizycznej akcji, to jest ta w umyśle, więc polecam. Powód czwarty to bohaterowie. Paige jest naprawdę twardą kobietą, która wie czego chce, wie kim jest i to docenia, chociaż się siebie trochę boi, to rozwija się pod skrzydłami naczelnika, a sam naczelnik jest dość... no taką zagadkową osobą i wraz z kolejnymi tomami go odkrywamy. Odkrywamy to, co on ma na myśli, kim on jest i do tej pory jeszcze nie do końca wiemy, czego on chce. Poboczni bohaterowie również mają swoją historię i również mają swoją osobowość. I tutaj naprawdę warto tutaj to podkreślić, że bohaterowie nie są płascy i są bardzo interesujący. Powód piąty to jest niesamowity debiut. Te książki, ta seria to jest właśnie debiut autorki i moim zdaniem to jest po prostu zadziwiające, że pierwsza książka, pierwsza seria i już mamy naprawdę dobrą książkę i serię. Naprawdę z dobrym światem, dobrą akcją, super bohaterami. Naprawdę nie wygląda to jak debiut, ale jest to debiut. Właśnie, debiut i wow, tym bardziej warto docenić te książki. Ja już jestem po prostu mega zaciekawiona, co autorka wymyśli dalej, jak już nabierze doświadczenia. I szóstym, ostatnim, bardzo moim zdaniem na plus powodem, to jest objętość tych książek, ponieważ one nie są cieniutkie i jak mówiłam przy filmiku z Sarą J. Maas, można się dzięki temu zakochać w świecie, przyzwyczaić do bohaterów. Książki właśnie nie są cienkie i moim zdaniem to jest właśnie na plus i mam nadzieję, że trzeci tom będzie jeszcze grubszy i jeszcze dłużej będę mogła posiedzieć w tym świecie. To by było tyle i mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że ci, którzy jeszcze nie sięgnęli po tą serię, to sięgną i na premierę się załapią. Tym bardziej, że premiera jest 26 kwietnia i 26 kwietnia w Warszawie jest spotkanie z autorką. Ja niestety nie mogę być, ale jeśli wy przeczytacie, to polecam wam się tam wybrać. A jeżeli już jesteście po lekturze, to przypominam wam o premierze i może wybierzecie się na spotkanie. Zazdroszczę wam bardzo. A więc, no cóż, to będzie już wszystko. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Bajka! Więc w tym filmiku, dla których warto tutaj przedstawić powody, chciałabym tutaj...